Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinny być już wszystkim Wałbrzyszanom doskonale znane. Niestety ilość śmieci, która ląduje pod śmietnikami, pokazuje, że nadal trzeba mieszkańcom naszego miasta przypominać, po co powstały PSZOK-i i do czego służą. Obecnie w Wałbrzychu funkcjonują dwa punkty selektywnej odbiórki odpadów komunalnych. Mniejszy przy ulicy Stacyjnej oraz główny przy ulicy Beethovena. Jest to miejsce, gdzie mieszkaniec Wałbrzycha może przywieźć odpady, przedmioty, które są mu niepotrzebne już w bieżącym użytkowaniu, takie jak na przykład meble, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, sprzęt AGD, gruz budowlany, odpady zielone i inne odpady, które wymienione są w regulaminie PSZOK, naszego PSZOK, który dostępny jest na stronie internetowej MZUK Wałbrzych i Rewolucja Śmieciowa Wałbrzych. Co dzieje się z odpadami, które zostaną przewiezione tu przez mieszkańców i ile kosztuje ich zagospodarowanie? Odpady zebrane na PSZOK przekazywane są odbiorcom uprawnionym w celu dalszego ich zagospodarowania i przetworzenia. Średnioroczny koszt zagospodarowania tych zebranych odpadów waha się na poziomie 1 100 000 zł, co stanowi 80-90% całego kosztu utrzymania funkcjonowania PSZOK. Mimo dostępności tych punktów i faktu, że odpady są tu odbierane nieodpłatnie, nadal mieszkańcy Wałbrzycha decydują się podrzucać meble, sprzęt elektroniczny i inne odpady po zwykłe śmietniki. Miasto stara się coraz intensywniej walczyć z tym zjawiskiem, ale bez samodyscypliny problem nie zniknie. Z działań miasta można wymienić na przykład budowanie zamkniętych boksów na pojemniki, które przeciwdziałają podrzucaniu śmieci przez osoby spoza danej wspólnoty. Możemy po prostu reagować, gdy widzimy, gdy ktoś podrzuca takie odpady. Możemy wskazywać z odpowiednim służbom miejsca regularnych podrzucania odpadów. Możemy próbować nakłaniać zarządców nieruchomości, zarządców spółdzielni, aby karali, aby próbowali udowodnić winę takiemu podrzucającemu, próbować go ukarać. Musimy sobie uświadomić, że takie podrzucanie odpadów, tak gospodarowanie odpadami powoduje, iż koszt zagospodarowania, koszt funkcjonowania systemu jest dużo droższy i solidarnie za to zapłacą wszyscy mieszkańcy Wałbrzycha. Problem nielegalnego podrzucania odpadów dotyczy także PSZOK-ów. Należy pamiętać, że bezpłatnie mogą z nich korzystać wyłącznie mieszkańcy naszego miasta, którzy opłacają regularnie tzw. opłaty śmieciowe. Zdarza się jednak, że próbują to wykorzystywać na przykład właściciele firm, którzy powinni we własnym zakresie zadbać o wywóz odpadów, co niestety zwykle kosztuje więcej niż odpady komunalne dla zwykłych mieszkańców. Jak gmina chce walczyć z tym problemem? Jednym z pomysłów Wałbrzycha jest wprowadzenie od przyszłego roku systemu, który za pomocą kart lub aplikacji będzie weryfikował, czy mieszkaniec dostarczający odpad jest uprawniony do jego przywiezienia na PSZOK. Będzie weryfikowane, czy jest wnoszona opłata comiesięczna śmieciowa. System ten też pozwoli na prowadzenie ewidencji, prowadzenie statystyk odpadów przewożonych do PSZOK. PSZOK na ulicy Beethovena w obecnym kształcie funkcjonuje od 2020 roku. Powstał kosztem blisko 3,3 miliona złotych przy dofinansowaniu 1 800 tysięcy ze środków programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki temu powstał nowoczesny i funkcjonalny obiekt.